Paulina. Paulina. Pięknie. Paulina. 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 Pięknie. Nie umiałaś wymówić? Jak mówiłaś najpierw? Paulina. Paulina. Więc Paulina. 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 Pięknie. Paulina. Dzisiaj co będziemy robić, żabki moje? Glutki. Glutki, tak? No, Musia próbowała wczoraj i trochę mamie nie wyszło, więc dzisiaj, tak jak wam mówiłam, będziemy robić z dziewczynkami, tak? A co my byśmy chciały jeszcze dzisiaj zrobić? Co będziemy jeszcze robić? Będziemy jeszcze robić zdrowka. Nie. Kogo będziemy pozdrawiać? Będziemy pozdrawiać naszych widzów. Ostatnich dołączonych widzów, o których wiemy, tak? Jak się nazywają. Prawda? To pozdrawiamy, kochani. Hejka, kochani. Hejka, kochani. Witamy was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Zuzannę Gałązkę, Paulinę Ostendę. Paulinę Ostendę. Pięknie. I pozdrawiamy jeszcze Jogiego. Tych trzech subskrybentów nam ostatnio doszło w ciągu 5 dni, tak? Mniej więcej. Jeszcze jakieś 2, ale no nie mam żadnych wiadomości, jakie to są nazwy kanałów. Także pozdrawiamy was, kochani. I zostańcie z nami jak najdłużej. Pasito, pasito, ta 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 tido. Najpierw pianka, potem farbki i teraz te brokaty. Ja. Najpierw klej, brokat, farbka i... pianka do golenia i płyn. Płyn. Dokładnie. I klej. No to najpierw, już było wszystko. To co, bierzemy kleje? Tak. Która pierwsza? Ja. No to będę ja. Nie. Tak, najpierw ja zrobię, żebyście się nie kłóciły. O, i nalewamy dużo. Dużo. Spróbujemy zrobić takie wielkie. Tak, fu. Czekamy, czy nam wyjdą. Czy tak jak mi wczoraj, przez przypadek tylko. Dobra, ja myślę, że jeszcze, czy nie? Nie, wystarczy. Wystarczy! Dobra. Wystarczy dla was, spokojnie. Zobaczcie, jaki mamy duży klej. To nie jest taki malutki, jak macie w pokojach ta farbka. Taki wielki. Taki gigant. To co, po kolei? Tak, po kolei. Ciśnij, Dorota. Mocno. O, ciężko, nie? Pomogę ci. Nie. Tak. Tak to do jutra będziemy robić. Gdzie tam? No mówię. Gdzie tam? Ja z tym się boję nocy. Czekaj. Chcę bardziej odkręcić. Szybko to zrobię. Mamy. Brawo, ciachu. Wyzny stary ci. No dobra. Ci tam Zuzia. Hop. Proszę, Zuzanko, robisz. Ciężkie, co? No. Pomóż ci? Nie, nie zrobię. Zuzia Samosia taka mała. No taka Samosia. Zuzia Samosia. No, Zuzia Samosia. No, czekaj, pomogę ci, bo nie leci. Raz, dwa, trzy. Mniejsze butelki, bo było łatwiej. No właśnie. Jest stary kimczyk. W sumie to mam najwięcej kleju. Ja też. Dobra. I zjedzę. To teraz co dajemy? Brokat. Brokat zaczniecie? Nie. No to my chcecie. Nie. No to co, ja zaczęłam brokatu, tak? Jaki brokat? Ja nie. No to wiesz. A ty jaką farbkę byś chciała? Ja nie będę jeszcze farbę użyć. No trzeba już zrobić ten kolor, a potem brokat. Albo brokat, a potem kolor. Chyba, że chcesz tylko...
Bez tego, bez farbki. Bez koloru? Nie, tak, tak. Najpierw brokat. Chcę najpierw brokat. No to sobie wybierz brokat. Ten. Ale ciężko. Kurczę, kartofolek. Nie wiedziałam, że tak to ciężko będzie. No. Proszę. To ja teraz wystarczy brokat. No to zobacz. No mówię. No chyba jeszcze troszkę, dziewczyny, żeby było widać, wiecie? No dobra. Oj, Dorota wzięła prawie całe. No proszę. Nic się nie stało przecież, Niusia. Dorotka, wzięłaś całe? No, dobra. Trzeba wymieszać. Tak? Ja sobie zrobię łóżkę. To może ja też zrobię. To obojętnie, która przecież. Też mają? No to ja też może zrobię. Jak ja mam zrobić? Może zielony zrobię? Zielony. Trzeba dobrze wymieszać, dziewczynki. Zielony. Tak? Oła. To będzie ciężko. Ksul zrobi. Jak sól? No jak sól. Zobacz. Może mieszać. No myślę, że te rozmieszania wystarczy? Jeszcze trzeba dobrze rozmieszać. Mamo, ja nie powiedziałam łyżeczko. No to co? Albo łyżeczką, albo patyczkiem. Czym chcesz, kochanie? Ja lubię patykiem. Lepiej jest, ty mam patyka i jest przutem. Bo jest mniej wycykleja. No tutaj, kochanie, tak na stole, żeby ci nie spadło i trzymaj miseczkę, dobrze? Mieszam czeko. Mix your chocolate, czekoladę. Zaraz, to muszę sobie dosypać, wiesz? Bo mam mało. Ty dodałaś całe, a my po trochu. Boj, co to? Dorota po prostu wiedziała, że trzeba całe dosypać, żeby nie dosypywać. Ciekawe, co nam wyjdzie. No właśnie, ciekawe. Ja? Mi będzie, mój będzie największy. Wymieszałaś? No to jeszcze troszeczkę tak po bożkach tam, co ci zostało. Tak? Mamy no, coś takiego. Ale? Tutaj? Tak. Ale myślę, że chyba jeszcze damy jakiś kolor, co? Czy nie, Zuziu? No może, jak chcę złoty? Ja? Ale mi chodzi o farbkę. A ja? Proszę, jaki tu masz? Ja mam. Tutaj tak, nie wiem, czy zobaczycie. Hop, hop. Też może niebieski, jak do niebieskiego, tak? Jak mój brokat. Duzia różowy, proszę bardzo. No, bierzesz? Troszeczkę. Oj, troszeczkę? To szybko leci. Wow. Tak? Łyżeczka się obróciła. No, trzeba będzie wymieszać. No, już już leci troszkę. Okej, chyba starczy, Zuzia. Teraz ja wezmę żółty do zielonego. No nie chcę się iść po zielonym. Zobaczymy, jaki kolor wyjdzie. To ma zielony. Ami. Teraz pianka. Pianka. Proszę, Zuzia, już trząśnij. Ja coś mogę teraz. Mocno. Sama. Tak. I teraz na lej. Mogę coś sama. Mocno. Tylko nie na siebie. Pomóc ci? Ciężko? No. Bo proszę. Tyle wystarczy. No. Teraz. Tu. Ej, nie, nie. No. Teraz ja. Proszę. To tak, to jak robiłaś. To taki słaby. Normalny oj. Klej. To jak klej. Dziękuję, mamo. Będziemy pachniały jak tatuś. No, jak tatuś. Jak tatuś. Już jest dobrze? To teraz wam doleję, ale trzymaj, żeby nie zamoczyło się, ok? Dobra. Dolejemy trochę. Trzeba to wymieszać.
No mieszaj. Mieszaj. Sorka. Mieszamy. Trochę będzie brudno. No mieszaj, kochanie. Mieszaj, mieszaj. Mieszam, mieszam, czekolę. No, porządnie, tak czas. Ale trzymaj miseczkę jedna z drugą i mocno. Gluty. Bardzo mocno się rozciąga. Tylko też się klei, nie? No. Tak jak mi wczoraj. No. Może trzeba go po prostu troszkę ugnieść, dziewczyny. No. Wiecie, albo odstawimy na trochę na potem jeszcze i zobaczymy, co będzie później. Nie. Może trzeba tak go pomacać. Ale są bardzo ładnie wroka. Tobe, prawda? A może trzeba dokładnie tak do ręki, do ręki. No nie, trzeba tak trochę tak rozciągać troszkę. Zobacz, bardzo ładnie się klei. I ładnie odchodzi, prawda? Tylko, no, że ta wydzielina tutaj taka, ta sticky, tak? No, takie klejące, nie? Jest. Nie, to odlepia też. No tak, ale nie powinniście mieć brudnych rąk. No, nie. Nasze glutki leżą i odpoczywają, prawda? Tak. Tak. I się gęstnieją. Gęstnieją. Tak, one już wyglądają jak gluty, tylko mają takie... No to soczy takie właśnie z tej pianki. Ja swojego zrobiłam w wodzie, tak troszkę wypłukałam, potem wam pokażę. I jak właśnie patrzę, to dziewczynek gluty też będzie trzeba tak zrobić, bo jednak to jest takie brudne, jak zrobisz to w wodzie, to nie brudzi w ogóle rąk, jest takie mokrawe, tak jak tamte wczorajsze bynajmniej. Tak. No dobra, to co? Klej? Tak. Klej. Zaczynamy teraz od dłuży. No. Tak, pomogę, bo jest duży klej, nie? Duży. Ja ty dużo. Ojej, czekaj. Zakręciłam go. Czekaj, jakby go odkręcić. Patrz, będzie szybciej. Tak dużo chcę. A mogę ja sama? Możesz. Mogę ja sama? No. O Boże. Wyrzeń nie cały. Jakie teraz kolorki bierzecie? Czerwony. Dorotka? Pomarańczowy. A ja biały mi się został. Żeby nie powtarzać kolorków, prawda? No dobra, to co? Otwieramy. No nic się nie stało. Tak? Hops. Otwórz, proszę. Wlej. Czy nie wiem, czy biały do białego dawać, no ale cóż, damy, żeby nie było. No właśnie. I na łyżeczkę. Jak tam wymieszane? Wymieszane. To pokazujemy na 3-4. 3-4. No, bliżej. Dorotka. Pokazujemy, mamy wymieszane i teraz dajemy płyn, bo robimy teraz bez pianki, prawda? No teraz właśnie, nie powiedzieliśmy, próbujemy zrobić to bez pianki. No z samym persilem. Akurat mamy persil, ale może być każdy inny płyn do prania, prawda? Tak. Dobra, to co? Uwaga, Dorota, żebyś nie... Dobra, wstanę może lepiej. Gdzie masz swój patyczek albo łyżeczkę? Tutaj. Hop. Mieszaj. Hop, mieszaj, a ja muszę sobie dolać. A głupol. Ja ci dam głupol. Dawaj, no, mieszacie mocno, mieszacie. Mieszam. Ja też mieszam mocno, jak w mojej całej sili. Już mi się robi taki kleniący. Glutek taki, nie? Taki glutek. No dobrze, zobaczymy, czy wyjdzie bez pianki też. No właśnie. No i niekoniecznie zostanie się biały, bo płyn mamy trochę niebieski, ale... Etam. Dwie dzieci. Dobra, bierzemy. A dalej się klei, ale chyba już trochę mniej, co? No na niej brudzowa? Nie. Ręce? Nie. Mniej troszkę, nie? Nie. Mnie brudą. Nie, 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 nad miseczką. Mnie brudą. Pod.
pokaż. No, nie tak mocno jak tamte. Prawda? Bo tamte była aż piana, ale to może dlatego była piana, bo była pianka do golenia, dlatego może to było takie pianowate. Zobaczcie, jakie fajne. Młodek z mojego wyszedł. Fajne. Zyjdzie to. Może też jak odstanie, to będzie trochę... No, Zuzia, pokaż swojego. No, jak ładnie lepisz. Tak musisz go jeszcze trochę porozgniatać, wtedy będzie taki bardziej, wiesz? Jak tamte nasze. Albo tak przyjść na paluszki i tak też kręcić troszeczkę, hop. Nie, to nie umiem. O, chociaż to jest bardziej taki... się przelewam teraz, więc nie wiem, czy to wyszło. Dobrze, kochani, my teraz idziemy myć rączki i zobaczymy do tych naszych tutaj glutków. Co z nimi dalej. Ja swojego spróbuję zrobić tak samo, jak zrobiłam z tym moim pierwszym. I spróbuję Wam to po prostu pokazać. Może też Wam się do czegoś przyda, no bo tak czy siak te gluciki tutaj, co są, tak czy siak one będą brudzić, zobaczcie. Taka piana jest. Tak? Więc no zobaczymy. Bardziej nie rób, Dorotka. Uhu! Pokażcie łapki. Jakie brudne. Okej, kochani, mamy umyte ręce, ale żeby znowu się nie brudzić, to ja wezmę swoją ręką i pokażę Wam najpierw mojego gluta, którego wymyłam najpierw w wodzie, widzicie? I jest glutek. Tak? Tak. Jest. Nie brudzi swój. Nie brudzi swój. Jest mokre i jest takie tłustawe, o, się skurcza. Dobra, tu jest mój. Zuzi, tak? Tak. Też wyszedł, patrzcie. Brudzi. No jest od piany ręka, nie? Ale myślę, że jak go namoczymy, to będzie ok. No, ok. Wyszedł glut. I tutaj jest Doroty. I w sumie Doroty też ma dobrą... okazję. Jaką okazję? Dobrą konsystencję taką glutowatą. Tak, a te tutaj nam się jeszcze robią, patrzcie. Ta Zuzi ma najlepszą właśnie. Tutaj takie jest nasze wodniste, a o moim to już nawet nie chcę wspominać. O! Dobra. Także pójdę je przemyć, pokażę Wam i wtedy przemyję może od razu tamte. Tak? I pokażę, jakie wyszły glutki wtedy? Tak. To zostańcie... Znamy. Mam Doroty gluta. Daję troszkę wody. Zobaczcie, ma bardzo fajną konsystencję i jest po prostu glutek. I nie będzie już tak brudził. Odkładam go tu i teraz bierzemy się za Zuzi glutka i znowu napuszczam wodę. Oj, czekajcie. Dobra, napuszczamy wodę. Najlepiej zimną. Przynajmniej ja to robię w zimnej wodzie.
Dobra, kochani. Kochani, mamy nasze gluty. Tutaj właśnie, jak widzicie, są nasze gluty. Doroty, ten ostatni, Doroty pierwszy, Zuzi pierwszy, mój pierwszy, Zuzi drugi i... drugi. I mój drugi. Ten raczej nie wyszedł. Najlepszą konsystencję jednak mają te, które były robione z... brokatem. I z... pianką. I pianką. Dosłownie. Tak. Te wyszły takie mniej klejące, czy może nie klejące się, tylko mniej zbite. Tak, ten i ten. Ten. Te wyszły trzy najlepiej. Najlepiej. No. Zobaczcie, jak fajnie się rozciągają. Widzicie? No, zobacz. Nie ma brunek. No są trochę takie klejące, ale to jak przy grudkach. Pokaż Zuzia teraz ty swojego, jak rozciągasz. Musisz go dobrze zbić, kochani. Zbić? Tak, to jest Zuzi. No tak, tak? O, też ma brokat. Pokaż. Od tamtego jak Doroty ma... też ładnie. Zobacz, tak, a teraz zobaczcie na tego mojego. Mama, ma, on ma też brokat. No dobrze. Dlaczego? U twoich rączek. No. A ten, zobaczcie, tak się klei po prostu. Ten no nie wyszedł mi w ogóle praktycznie. No jest glut, no nie może być, że nie wyszedł. No ale taki, nie taki jaki chciałam, o. Nie taki jak pokazują wszędzie. Prawie wszędzie w sumie, nie? Bo u Misia i ja, tak, oglądacie? To tam też właśnie pokazywali, że to nie jest też takie łatwe, że no nie wyszło przecież, prawda? Od razu. No i tu jest wzór zamkowy następny, bardzo ładny. I mój następny. Zobacz, ten tu już zapoczęłaś? Mogę zobaczyć, co to? Fajne. To co, myszki? Pożegnamy się z naszymi widzami? Tak. To kochani, jeżeli wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał. I co jeszcze? I polajkujcie. Dokładnie. I naciśnijcie na górę, żeby być na bieżąco. Buziaczki, pa! No i dotykajcie, nie dotykajcie. Pa!